wybierz jedno, chwała albo zgon. Tak to robi grom. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Uber Strike z kanału Od Gracza dla Graczy i pora na otwieranie pakietów w rozróbie Rastagana. Najpierw moi drodzy to co jest najważniejsze, czyli jakie dwie karty dostałem. To są te dwie karty, dostałem dużo pucha i ropów w Kraguła. To tak widzę, Hearthstone sobie trochę ze mnie zakpił, dlatego że najniższy poziom u mnie w postaciach, w kartach to właśnie szaman, więc graj szamanem, graj szamanem. Okej, dobra, spróbujemy, na to wychodzi, nie? Jest legenda, ewentualnie będzie dużo pyłu. Okej, przejdźmy do otwierania pakietów i tego, co wy, widzowie, lubicie najbardziej, czyli do emocji związanych z otwieraniem pakietów, tak też zapraszam. Okej, moi drodzy, i pora na 36 pakietów. 30 uzbierałem sobie gdzieś sam, 6 dostałem oczywiście tak jak każdy z was po zalogowaniu się do Hearthstone. I nie przedłużając, bo chwilę nam to zajmie, zacznijmy zabawę. I przede wszystkim przyjemne oglądanie, analizowanie tego, co otrzymaliśmy. Kamera specjalnie poszła na dół, żebyście mogli widzieć wszystkie karty, żebym ja tam swoją paskudną gębą nie zasłonił czegoś. Dobra, jedziemy. I hopa, i pierwszy na świecznik poszło. Czuję legendę. Skórak z grubaszów, stary mistrz jest. Rzadki mag, pupil paszczy i Arnejdowy obijacz. Tak na razie wszystkie klasy, jeden mag dostał. O, smok się trafił, bardzo przyjemnie. Okej. Bardzo przyjemnie, pierwszy pakiecik taki neutralnie, spokojnie, też czuję legendę. To będzie tutaj, na pewno. Jest zryw, prowokacja, bestia 5-7. Kurde, fajny. Jest chyżołap. Dużo się o nim mówiło. Totemiczne łupnięcie, szaman, wojownik, żarłuski smokowiec, no i ciekawe, ciekawe, no i toporek łowcy głów. Okej, spoko, nic się na razie nie powtarza, dobrze jest, lecimy, przyspieszamy tempo, no bo nie oszukujmy się, chcemy zobaczyć jak najwięcej tych rzeczy. Jest fiolecik, strażniczka, to już 6x6, tutaj 3 losowe karty odrzucone przez ciebie w tej grze do twojej ręki. I warlock zaczyna się mi się podobać, kapłan, o tak, o to jest fajne, to jest fajne. Wiedźma Koskowa, widziała legenda! Raptor Gong do druida. Kurde, szkoda, że nie do szamana, no. Raptor, gdy twój bohater zaatakuje i zabije stronnika, może zaatakować ponownie. Okej, jest spoko. Nieugięta bramkarka. Kosztuje jeden mniej za każdego wrogiego stronnika. Wszystkie klasy 7, 2, 7. No, czemu nie? Prowokacja? Może być. I... Łomeczka tarcz. Czyli mamy pierwszą legendę. Jest okej. Okay. Oby tak dalej. Oby tak dalej. W co trzecim pakiecie? Może być. Nie pogniewam się. I co mamy? I mamy piromana. Domaga. Jeszcze dodatkowo bitna regerantka. Tak jest. Jest totemiczne upięcie. Powtóreczka. Za burtę. To mamy do piratów kartę. I dzika napastniczka. Czyli coś do druida. O, ciekawie. Losuje mi ładnie do druida. Podoba mi się to. Ostatnio grałem trochę druidem. Tak też nie pogniewał mi się. Pojawia się smok, pupil smoczej pas. Czy to się powtórzyło? Żywiołak domaga. Nowy aren, nowa skrzynia skarbów. Dobierz dwie karty na 0-4. Nie, jest to głupie. Ma tam jakaś dzika napastniczka. Powtórzyła się i mamy wyjec krwawych żagli pirat. Właśnie, piraci wracają. To mnie bardzo cieszy, dlatego że łotrem grałem swojego czasu sporo na piratach. Tak samo no i na wojowników. Wykończenie po raz pierwszy. Wrzask. Odrzuć do czarnoksiężnika. Bardzo fajna karta. Odrzuć kartę o najniższym koszcie. Zadaje 2 punkty wszystkim stronnikom. Fajne, bo znowu czarnoksiężnik, podoba mi się to, wraca na tory odrzucania kart. To była jedna z lepszych zaprzestanych w pewnym momencie taktyk właśnie w Hearthstone, czyli warlock na odrzucanie, na discard, tak zwany instynkt drapieżnika. Dobierz bestię swojej talii i podwój jej zdrowie, czyli mamy druida na bestię. Wreszcie szaman, po raz trzeci totemiczne upięcie. Nieugięta bramkarka się powtarza, kurak i kurzajowa wiedźma. No mówię, to będzie teraz przyspieszało, bo już te powtórki będą coraz częściej wpadały. Lecimy, mamy zbieraczkę fantów. Wszystkie klasy rzeź, otrzymuje 3 pancerza. O, to ciekawe. Ona nie jest głupia. Ale to trzeba by było umieć wykorzystać. Fan rekinich płatów. Gdy twój bohater zaatakuje przyzwij pirata. 2 za 2 za 2 i wyobraźcie sobie do łotra.
Rozszerzony żółw. Zadaj 5 punktów obrażeń twojemu bohaterowi. Wow, okrzyk bojowy. Ale 3-5 za 3, więc... No właśnie, interesujące. Drzemiący strzelec ma plus 4 do ataku, kiedy jest ranny. Top orbitalny faraków. Dawno nie było takiej karty, ale to może się sprawdzić. To teraz trafiliśmy cały pakiet prawie nowości, więc... I legendę poproszę, o, dawno nie było. Deszcz ropuch, przyzwij 3 ropuchy, 2-4 z prowokacją, przeciążenie 3. Przeciążenie jest najważniejszym słowem w tym momencie kluczowym, ale ciekawe, ciekawe. No, ropuchy z prowokacją, piroman, być może szaman też będzie wracał w jakiś sposób do tej antyprowokacji. Z tego co patrzyłem, czyli, znaczy nie antyprowokacji, przeciążenia, czyli odnawiania sobie kart potem z przeciążeniem, więc no jest szansa, jest, że tu się będzie coś działo. Jedna karta tam była fajna, nie omówiłem jej, ale jeszcze przyjrzymy sobie. Duch Smoczego Jastrzębia jest totemik do maga, bardzo fajnie. Przerwa. Podobno fajna karta do Palladyna, czyli niewrażliwość do następnej tury. Przewróć 4 punkty zdrowia, dowiesz kartę, Palladyn i nadzorczyni z kopalni, powtóreczka. 26 pakietów, no musicie ze mną wytrzymać jeszcze tyle, moi drodzy, ale to już będzie przyspieszało coraz bardziej. Drzewny mówca, przemień twoje drzewce w pradrzewce, 5-5, przywali żywiołów. Znak Ioa, daj twórnikowi, dwa raptory, no czemu nie, stary mistrz, młodzika 5-5, arenowy obijacz, przyzwij arenowego przetrączaca. Ale tam powiem wam takie, te karty standardowe nie są jakieś tam wielkie, fajne, super, ale z tego przyzywania na przykład sporo można zyskać. Żarłowski smokowiec, do wojownika złota. Otrzymujesz 5 punktów pancerza, jeśli masz w ręce smoka. Czyli żeby instynkt drapieżnika, znowu do druida. Wszystkie klasy kradzież życia, zadaj 1 punkt obrażeń, cwana podgryzaczka, totemiczne łupnięcie trafia mi się po raz 4 albo 5, zbiorowa histeria do kapłana, 24 karty, no totemiczne łupnięcie 4 raz z tego co widzę, dobra otwierajmy to, pach, 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 szybko, będzie szczęście, nie, nie było, batok nadzorcy, powtarza się, nieokrzesany dziki troll, do czarnoksiężnika podobno dobra karta, odrzuć kartę na niższym korcie. Dlaczego mówię podobno? Dlatego, że ciężko stwierdzić, bo meta się nie wykreowała. Rozszerzony żółw też się po raz trzeci trafia, wrzask drugi, dzika napastniczka na pewno trzecia, więc nowości nie widzę. A 26 pakietów, coś te zestawy takie mało randomowe, a tyle kart nowych dodali. No, prawda jest taka, że wartość kart przecież i zestawu też jest określona. No i mamy strzałę z przodu, to bardzo fajnie. Graubowy potwór do kapłana. No i stary mistrz i smoczeryk. Stary mistrz już był. Jeszcze 21 pakietów. Wytrzymacie? Wytrzymacie, na pewno. Zbieraczka fantów, 3 pancerza. Wyjedz był. Było. Było. I było. I jedziemy dalej. To już będzie teraz bardzo szybkie. Ciekawe, czy uda mi się z tego coś złożyć. Na pewno będziecie mogli... Jest totem, więc który zadaje 2 punkty. No czemu? Taki totem fajny. No ten żółw się przyczepił do mnie, widzę. Światłość była też przed chwilą. Arenowy obijacz też był niedawno. Sens. Wybierz trójnika, dodaj jego kopię do twojej ręki. Bardzo fajna karta za 2. Ma to sens, chociaż za 2 chcemy rzucić kopię jakiegoś trójnika? Może. Strzała z przynętą trafiła się. Mamy goblińską pomagarkę. Jest epic, jest ze władcy bestii. Odkryj stronnika, jeśli z twojej talii. I jeśli 3 propozycje będą bestiami, dobierz wszystkie 3. Ała! Robimy deck pod bestie i cieszymy Michę, nie? Jest dzika napastniczka po raz enty. Chytryk, dobierz 2 karty, pirat 5 na 3, to może mieć sens, dlatego że ma rzeź, rozumiecie, ma rzeź, czyli wpada, zadaje duże obrażenia, likwiduje, dobieram 2 karty, tak, i jest do łowcy ten totemik i żółw, trzeci czy czwarty zestaw z rzędu, gdzie trafia się ten żółw, no bez przesady, dajemy, dajemy, bramkarka była, znak węża był, było, połykacz ognia, twoja następna specjalna, to już zadaje o 2 punkty obrażeń więcej. Nie wiem, nie było. I złoty chyżołap. No, cieszą mnie złote karty, ale wolałbym złotą legendę, wtedy bym wiedział, że mam coś unikatowego. Przerwa. Arenowy klient. Skarżąca, ale przyzwij kolejnego aren... Przypomina mi to coś. Przyzwij żelazną skórę piskrę 5-5. Też fajne. Tylko, że na rzezi też trzeba patrzeć na to, nie?
Zdaj twojemu bohaterowi plus 2 do ataku w tej turze. No, hyżołap po raz któryś. Wyprawa łupieżca, drzemiący strzelec i ząb, czyli podpalanie zdolności ze zrywem. Jeszcze troszeczkę. Ja skarabeusza, przyjmij 3 skarabeusze. Wyprawa łupieżca. Zbieracz kafantów po raz któryś. Bezrakarny pisze, zmniejsz koszt twojej bestii, jednej bestii w twojej ręce o 1. Czemu? Nie głupie. Kurzekowa wiedźma zadaje jedno wrażenie, że w twojej turze udało ci rzucić 2 zaklęcia. Też była. Może nie doczytałem. SMS-a dostałem. Badałem wybazem. Dodaj 2 badania do twojej ręki. Zbieracz kafantów otrzymuje jeszcze punkty pancerza. Było. Okej, no widzę, już teraz będzie ekspresowo. Teraz bardziej zależy na tym, jak szybko wyrobi się z tym Hearthstone. O, tego nie było. Niewidząca trybicielka. 2 nietoperze. Zbiorowa histeria. Drzewny mówca. Bardzo fajnie. Totemiczne upięcie po raz enty. I duch Rysia się powtórzył w tym momencie. Jeszcze 11 pakietów. Lecimy dalej. Było. Rzadka złota karta. Może być. Było żółw. Było. Serio? Totemiczne łupnięcie jest w co trzecim. Jak nie ma totemicznego łupnięcia, to trafiasz żółw. Teraz trafił się żółw z totemicznym. Nieugięta bramankarka test. Taktyk krwawych skalpów. No ej, serio? Ale gdzie są karty wojownika? Ja się tak pytam. No trafiłem teraz jedną do kapłana nową. Pominąłem. Wykończenie, to nie było. No, jest do wojownika, jest do łotra. Możnok nadzorca. Zmartwię się, jak trafię sobie tylko jedną legendę. Na 30 pakietów powinna być szansa. Fan rekinich płetów się trafił drugi raz. Trafić drugą, ale czy trafię? Nie wiem, najwyżej będę miał sporą ilość pyłu. Szału tutaj nie ma, widzę. Firoman się powtórzył. Fala uderzeniowa, zadaję 2 punkty wszystkim stronnikom. Dodaj 2 losowe zaklęcia manga do twojej ręki. 8 pakietów, uwaga, uwaga, zbliżamy się do końca. Tak jest. I kolejne legendy, nie ma strzału. To powtarza się, kruk się powtarza. Arkonazą. Zadaj 3 obrażenia wszystkim pozostałym stronnikom, jeśli w poprzedniej turze udało ci się zagrać żywiołaka. No, może być fajne. Musiałem się zastanowić chwilę. Strażniczka dusz, było. Nie no, epików trafiłem, kilka jest, tak, rzeczywiście. Rzaska będzie rzadka, no już niebieska była, więc... Druga niebieska, o, tego nie było. Jest legenda! Kapitan Stalowy Kieł. Przyzwij 3 piratów z twojej talii, daj im zryw. Może być interesujące, jeżeli mówiłem na samym starcie, że piraci wracają, a ja lubię grać piratami, no to ma to sens. Tylko jakich piratów chcemy przyzwać? Jakim piratom chcemy dać zryw? Najlepiej jakimś fajnym, wyboostowanym. I czy ta karta ósemkowa nie jest za wysoka na agresywną talię? Jako finisher może. Zobaczymy. Templariusz jeszcze się trafił. Tak, co widzę, sus był, było, było, było. Fajnie. Jeszcze 6 kart. Jak trafi się tam legenda, nie będę narzekał. Na pewno jest ku temu szansa. Dziki troll, seans, jest zaburte było, jest kurak, to złoty kurak i duch Rysia. Jak na razie same powtóreczki. Okej. Ciekawe, ciekawe, czy uda się złożyć coś. Wiedźmia piaskowa się powtórzyła. Poparzenie chyba nie było. Domaga, pożywiołaka był. Troll. I było wykończenie. Chytry konik było. I co? I rzadka karta. I wszystkie były. No to 3 karty to już przy takiej ilości powtórek. Taki, o, duch truposza chyba się nie trafił jeszcze. Przy takiej ilości powtórek jest bardzo mała szansa, że trafi jeszcze coś bardzo nowego. O, topór chyba. Ale nie, był. Tak też z 36 pakietów, nie oszukując się, trafiłem chyba 36 nowych kart, więc... O, szachraj Dakarów. Tego chyba nie było. Ale, oj, demoniczny pocisk nowy. To jeszcze ropuch był. Dobra, moi drodzy.
ten sposób skończyliśmy tą miłą zabawę z otwieraniem pakietów. Pokażę Wam jeszcze, ile będzie powtórek. 36 razy 5 daje nam 100... Poczekajcie, dobrze policzył, żebym nie machnął się. 150, 180, tak? I teraz proszę tworzenie kart powtórki w tym momencie. Odczaju na... Czyli z 180 kart możliwych do trafienia nowości trafiłem powtórek łącznie 54. Czyli w sumie trafiłem 110 kart. 120. Nieźle. Odczarujmy sobie to od razu. Liczmy do tego, że tam są złote kopie i tak dalej, więc co nieco tego się jeszcze odczaruje dla pewności, ale no to ze 160 możliwych, 180 możliwych kart trafiłem około 110-120 nowych, więc to nie jest źle. Trafione łącznie 3 legendy nowe z dodatku, żadna mnie nie powaliła, ale na pewno będę grał. Moi drodzy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie już niebawem na live'a z Hearthstone'a, gdzie będziemy robili sobie konstruktor deka, czyli będziemy sobie nie dość, że konstruowali talię, podglądali, czym inni grają, no i przy okazji sobie spyłujemy coś, wyrzucimy śmieć i potem spróbujemy pograć czymś, co podobno będzie grywalne w tym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odcinków, do live'ów. Pozdrawiam, Uber Shrek z kanału Od Gracza dla Graczy. Hej! Wybierz jedno, chwała albo zgoda.